Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak toczę tulejki, z czego toczę tulejki w główki korbowodów. Dzisiaj mam do utoczenia tulejki do... O Jezus Maria, do junaków. Jest to tulejka, która na zewnątrz ma średnicę 24 mm, otwór podtworzeń 22 mm, szeroka, długa jest na 28 mm, także taka dosyć spora tulejka. Materiał, jakiego używam do wykonania tych tulejek, to fosforobrąz B101. To jest w takich wałkach, znaczy w dłuższych, ale tu akurat mam przycięty, żeby do tokarni włożyć. To jest brąz, fosforobrąz lany, nigdy nie ciągniony. Ciągniony materiał, nie powiem brzydko co się robi, ale wyjeżdża po prostu z główki. Nie nadaje się do tego. Każdy inny jest, mógłby być samosmarny, ale no, ten częściowo jest, także nie ma problemu. Można go używać po wykonaniu tulejki, po ubiciu przeciągaczem, przeciskaczem. Nie zdarza się, żeby tulejka siadała. Przynajmniej nie mam takich uwag, takich reklamacji. Z tego materiału robię od zawsze, jak to się mówi. Także jest to rzecz, która w warsztacie leży, czeka. Biorę z danej średnicy to, co potrzebuję. Występują w różnych średnicach te wałki. Ten jest akurat 26 mm, są 21, są 16 mm. Przynajmniej takie u mnie w hurtowni są jak dostępne. No i z tego robię. Tu w tym przypadku jest to 26. I tyle. Noża do toczenia używam białego, takiego, zaraz Wam pokażę. Takie coś, jest to nóż z tak zwaną holką. Ja mam przy tokarni takie szybko mocujące, żeby się nie za dużo nie męczyć z mocowaniem noży, ustalaniem. Tu mam ustaloną wysokość, zawsze zakładam, nie ma problemu. Także pokażę Wam, jak robię. I to tyle na razie. Materiał założony w tokarnię. Nóż w uchwycie. No i zaczynam toczenie, 700 obrotów. W ten sposób. Teraz wiertło 19,5, takie najwygodniej, później jeszcze nożem przetoczę otwór, także na ten. Kiedyś, oj, tu mi spadła rączka, też wyłamała się, paskuda, dobra. Chcę pokazać jak najwięcej, ale to tak nie jest. W tej chwili bez wprowadzania na kiełka wiertło. Aha, też pytaliście, wiertło to ja tak oszczę na swój sposób. Tak jest no, robione, że ten czubek jest stosunkowo cienki. Ułatwia to przy takim materiale wprowadzenie bez wprowadzania na kiełka, żeby było prościej, szybciej, bez problemu. Wiertło wejdzie jak w masło. Teraz woda. Mniejsze obroty na 450. Spora średnica jest. Dobra.
tutaj jak masło. Skończyło mi się piekło. Wodę można wyłączyć. No, mamy gotowe otwór 19,5. W tej chwili przetoczę po górze i na maszynie mam, pewnie wiecie, pamiętacie, tu jest czytnik. Tam jest czytnik. Stawię sobie wymiar i po prostu będę toczył. Obroty do 700. Wezmę milimetr materiału, żeby zobaczyć na ten, ponieważ chcę utoczyć dwie tulejki. I każda z tych tulejek ma 28 mm, to muszę to razy dwa zrobić, plus dodać dwa cięcia nożem. Taki używam 2-milimetrowego noża, także troszeczkę straty materiału, ale trudno, tak mi wygodniej, po prostu tak robię. Dałem milimetr, sprawdzę teraz z zmiarką. Jaki jest wymiar? 25,36, a tulejkę muszę zrobić 24,1, czyli jeszcze muszę dodać 1,2. Co robię w tej chwili? Och. Jeden. Sprawdzam, jaki jest 24,2. Jeszcze można przejadę na wyższych obrotach. 50, żeby zebrać. Teraz obroty są 1200, także przy takim toczeniu cieniutek i cieniutki wiór za białym nożem nie ma problemu. W momencie, kiedy jest za grubo toczone, no to lepiej wolniej są obroty.
teraz szybka zmiana, no 24. Jeden może być. Szybka zmiana noża. Biorę nóż do wytaczania. Na kolejnym imaku taki jest cienki nóż. Tu jest otwór, już patrzymy. 19,7. Oczywiście obroty też 1000. Znaczy, przepraszam, 700. Dojście nożem na początek, tutaj wizerowanie na czujniku i najpierw weźmiemy 1,3. Chwilę to trwa, niestety to jest dosyć żmudny proces, to nie jest tak szybko, że na chciach już jest. Wyszło 21. Wezmę mikrometr, taki mam mikrometr wewnętrzny mały, tu jest takie sprytne urządzenie, którym się w miarę dokładnie można obsłużyć, bo ja tak do końca to suwmiarką nie wierzę. Widzicie, o tu pokazuje 20,1,2, czyli jeszcze zostało 0,8. Dodajemy i myślę, że w tej chwili sprawdzę, bo coś mi tu nie pasuje, nie wiem czy nie. No nie, idzie idealnie, dobrze. Znaczy jest to nóż widiowy, najlepiej byłoby nożem też takim białym, jak kosiłem po górze, ale ponieważ jestem leniu wygodny, to toczę tak jak toczę. Sprawdzam. Idealnie jest 500 zapasu do zera. Po wciśnięciu tulejka się zejdzie.
przeciągacz, jeden, drugi przyciskacz, jak to woli, nie wiem, różnie to nazywają. Znaczy są dwie różne rzeczy, ale w każdym bądź razie zrobi swoje. W tej chwili kolejna zmiana noża. Ten idzie na bok, biorę ucinak. Tu mam ucinak, też coś takiego. Są to noże kupowane w Chinach. Znacznie tańsze niż u nas. Nóż jest uważam rewelacyjny. Nic się z nimi dzieje. Długość tulejki 28. Dodaję i wstawiam sobie na 30. To. Tańczyć, złamać z przodu, żeby się później nie męczyć. Przy wciskaniu tulejki. Tulejka ucięta, gotowa do wciśnięcia. Jeszcze teraz tylko muszę zmierzyć, czy tu mam na dwie tulejki, czy na jedną, bo tego nie wiem niestety. Krótsze jest, muszę z kolei wziąć i zmienić nóż ponownie na ten do wytaczania. Ten imak ma to do siebie, że praktycznie rzecz biorąc można zmienić, założyć, jeżeli się robi na takim odczycie cyfrowym, jak ja tu u siebie mam na tokarni, to można spokojnie wymieniać, zakładać i praktycznie wybiorąc w błąd w granicach powietrza maksymalnie 6. Mamy gotową tulejkę, znaczy gotowe do ucięcia. Zakładam ponownie nóż do cięcia. Ten sam manewr. Na 30. Jeszcze zapomnę o tym złamaniu tamtych przodu. Tym sposobem, za jednym mocowaniem materiału, mam gotowe dwie tulejki. Mogę je wcisnąć i przeprowadzać dalszy zabieg. Teraz pod prasę, korbowód, tulejka. Zostaje wciśnięta. Teraz mam odpowiednie przeciągacze, tak zwane przeciskacze, które ubiją tulejkę. O, mam coś takiego. Widzicie, zobaczcie, tak to wygląda. To wchodzi tutaj w środek tulejkę i jest robione tak jakby na gotowo. Jeszcze muszę tylko. Mam taki jeszcze jeden wstępny, którym się ubija wstępnie. Mi nie będzie pasować, bo mam za długi drzwi założone, ale to nic. Zadamy sobie radę inaczej. Nie wiem, jeszcze muszę podwiercić otwory, ale to
najwyżej później. Teraz idzie ten, który robi na gotowo. Odrobina oliwki. Odrobina oliwki i można robić. Wykonana tulejka raczej już pod stworzniem nie usiądzie, nie jest to prawie że możliwe. Kulka z drugiej strony. Muszę znaleźć stworzeń, to jest 21. No, już o, ten sposób stworzeń jest gotowy. Można zakładać. Jeszcze tylko dziurki muszę odwiercić i będzie można pasować korbowo, tutaj tuleje wymienić, przeszlifować, ale to już są dalsze prace niezwiązane. Ten wykonuję zawsze po zrobieniu tulejek. Dobra, to na tyle z tego, jak się dorabia tulejki u mnie, w jaki sposób są obrabiane. Komu się podobało, łapka w górę, komu nie, łapka w dół. Oczywiście zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do oglądania. No i do następnego razu, niedługo będę na live'ie, bodajże w niedzielę, jak się nic nie zmieni wieczorem, także zapraszam wszystkich chętnych, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej niż poprzednim razem, także do zobaczenia. Na razie, cześć.